Radio Kraków. Sześć minut, a właściwie prawie 7 minut po 23:00, tu Radio Kraków, Radio Strada nocą. Witamy Państwa. Będziemy oczywiście rozmawiać o samochodach, o rajdach i o tym, o czym zawsze rozmawiamy we czwartki wieczorem. Do godziny 1:00 w nocy zapraszamy i dobry wieczór mówimy. Marek Handwerker. Marcin Koczyba, program realizuje. Wojtek Wasiak. 11 minut po 23:00. Nie mogliśmy zacząć inaczej. To wyjątkowy dzień i w tym dniu wszyscy myślimy o Warszawie i tak właśnie też zaczęliśmy dzisiaj. W dalszej części programu będzie mniej o Warszawie, a więcej o Krakowie i o Wieliczce, tak? A przede wszystkim będzie dużo o samochodach. Nasi goście dzisiaj to Filip Stopa, Rafał Ślęczka, Ryszard Adamek, kierowca rajdowy. Ja tu czytam, bo Marek przygotował taką listę, ja to przeczytam z opisami. Rafał Kościółek, dobry duch napisał. Zespołu, tak? Także z duchami, no. Wakacje z duchami też mamy dzisiaj. I Paweł Mildner, kierowca i pilot rajdowy. Dobry wieczór, witamy wszystkich. Dobry wieczór, witamy wszystkich. Na naszym stole puchary, też jakiś kawał wołowiny tam stoi, widzę. No czekamy już rok prawie na niego, na tą wołowinę, tak? Ciężki. Na dziczyznę, tak? Dziczyzna jest. Ja mówię wołowina, oczywiście. A za nami też puchary, także dużo, dużo dzisiaj elementów dekoracyjnych, ale to nie jest tylko dekoracja, bo proszę mi wierzyć, że żeby taką dekorację zdobyć, to trzeba naprawdę dużo umieć, dużo potrafić i no i... I dużo pieniędzy włożyć. Aj, miał nie być o pieniądzach. No. Wiesz o tym, że rodziny reagują alergicznie. Nie, ale widziałem kiedyś takie zdjęcie z rozdania pucharów i szarf mistrzów polskich i jeden z zawodników siedzi przy stole, puchar i ta szarfa taka wystaje i tak zamyślony, pytam się, o czym tak myślisz? On mówi, wiesz, zastanawiam się, ile ten puchar z tą szarfą kosztował. Dżentelmeni tak. O pieniądzach nie rozmawiają, więc zostawmy ten temat, tak? Porozmawiajmy tak. O tym, co nas tutaj dzisiaj zgromadziło. Tak. 4080 to jest nasz numer SMS-owy. Przypominam, na Facebooku są zdjęcia naszych gości, tam też możecie pisać komentarze. Przypominam, na naszym fanpage'u facebookowym też jesteśmy. A, no i można nas oglądać, jak ktoś by lubił, to proszę bardzo, przez stronę Radia Kraków, www.radiokraków.pl, zakładka oglądaj online. Tamtędy wchodzimy do studia. Przez kamerę. Ale może zaczniemy dzisiaj od tej dziczyzny, tak? Bo czekaliśmy na, jakoś tak się składało najpierw Rysiek, u nas to tak zawsze, Filip. Jak pieniądze to jedzenie. Tak, to zacznijmy może od tego, od tej dziczyzny. Kto powie? Filip, co to za dziczyzna? Dziczyzna to jest żubr zdobyty w 2015 roku, w którym wspólnie z wujkiem, tak. Wygraliśmy wszystko, kategorię i klasę, i kategorię. Puchar prezesa. Puchar tak, prezesa, tak, to jest z roku 49 rajdu, z 2015 roku. Natomiast rok temu ponownie udało się zdobyć żubra. No bo ta załoga Adamek Stopa to jest mi znana taka, to od wielu, wielu lat. Te dawniej jeździł Rysiek z twoim tatą, tak jest. A teraz jeździ z tobą, ale na szybie te same nazwiska, tak? Tak, tak. Jak to, Rysiek? Ty zaczynałeś, bo ty tu zaczniemy od wieku, tak? No, należy się Ryśkowi, ja Ryśka pamiętam, bo miałem kiedyś, no muszę się tutaj tak pochwalić, Rysiek mnie przygarnął do swojego zespołu rajdowego i tam co mogłem, to pomagałem. Nigdy nie zapomnę, jak pozwolił mi przejechać się tym Fiatem Bartosiem na badanie techniczne. No wiecie, jaki on miał fotel, więc ja, fotel był na stałe przymocowany, więc mnie tam za tej kierownicy widać nie było. Dla mnie, młodego człowieka, Bartoś to był samochód rajdowy. Huczał, buczał, no, w środku no, kubły, pasy. I słuchajcie, dzisiaj jak zajeżdżam do Wisły, to bardzo lubię sobie tą drogą przejechać i przypomnieć te cudowne chwile. Ale Rysiek, zaczynałeś od małego Fiata, tak? Tak, od 126P. Też z tatą Filipa. Rajd warszawski, 74 rok.
Zastanawialiśmy się dzisiaj, jak ty się do tego malucha zmieściłeś z ojcem, bo obydwaj do małych nie należyliście. Słuchaj, maluch, my to już dzisiaj nie pamiętamy, to było bardzo pakowne auto. Całe rodziny do Bułgarii tym jeździły, więc i dorosły, duży mężczyzna też się jakoś mieścił. No, Filip, tutaj przy... 70 kilo wtedy, to się mieścił. A to wzrost też chodzi. Ja słyszałem, że taka była anegdota, jak facet przyszedł i mówi, że tu silnik nie pracuje w tym maluchu. Jakoś był wysoki i kolanami sobie uszy zasłonił. Więc to już to, takie historie też były. To mamy to zdjęcie. To zdjęcie, jeżeli można pokazać do kamery, do tej kamery podnieść, tutaj jest kamera, tak. To zobaczycie państwo obydwa. Pod stadionem Wisły. Pod stadionem Wisły? Tak. Dobrze mówię? Tak. A który to rok? 74 chyba, to, tak? To robił, zobacz, z tyłu pieczątka jest Pluter. Jerzy Pluter, tak. Pluter, nie żyje już dawno. Tak, także od tego się zaczęło. Potem wiem, że Renówka była piątka, tak? Fiat 127. Siedem. Był, tak, przypominam sobie. Tak. To było bardzo fajne auto. Bardzo fajne auto. Wyścig górski w Ojcowie. Błękitną wstęgę Ojcowa w klasie 1150 wygrałem tym Fiatem. No. To było bardzo dobre auto, ale jeszcze nie było klatek, nie było kubów, nie było nic, tak? Była, tak? Była klatka. To robił pan na ulicy Bujwida, co robił tu Miki. Tak, że klatka była, nie było żadnych wymogów homologacji. Zrobiona normalnie przez ślusarza. Tak, z jakichś rur tam. Tak. Co miał w warsztacie, to nawet robił. To bardzo ładnie mu wyszło. No. Nawet. Wyglądała ładnie. Gorzej było ze sprzedażą później auta, bo były powypalane dziury w siedzeniach, jak spawał. Trzeba było kupić koce, ładnie położyć. Wtedy nie było i ostrego psa na kocu, tak? Żeby ktoś koce nie zdjął. Nie ruszę. Także siódemka. Potem przesiadłeś się do piątki? Renault 5. Renault 5. To było naprawdę dobre auto. Tak, Renault 5 TS 1300. Tak. 75 koni. No panie. To wszyscy teraz się śmieją. Ale nie, bo to brzmi dzisiaj naprawdę tak, jakby chodziło o zapalniczkę, a nie o samochód, tak. Nie? Słuchajcie, no to Fiat duży miał chyba w ten czas 75 koni. Ja pamiętam, jak pojawiły się Fiaty stukonne, no to było już w ogóle mistrzostwo świata, że to taki silnik dorwać i to robili gdzieś tam w Abarcie albo gdzieś. To było Landsberga samochód. Odbierałem u Błażeja Krupy, to było na tamte czasy super auto. Tak, to było super auto, no tak. Słuchajcie, no tyle koni, to lekkie było, bo gdzie tam... to się mieściło, nie? Nie no, piątka była naprawdę fajnym autem. Później Łada była, Łada 1500, tak. 1500, no i Bartoś. No i Bartoś, ja pamiętam, jak przywiozłeś tego Bartosia. Bartoś to jest w ogóle legenda. Dzisiaj mało kto już pamięta, co to było. Myśmy robili, mieliśmy tutaj u nas w holu przez kilka miesięcy stała replika zbudowana przez pana Zbigniewa Barana. I tu każdy, kto wchodził, to tracił mowę od drzwi, bo to auto faktycznie wrażenie robiło niesamowite dziś. A co było wtedy? No to było... To specjalnie to wyglądało. Mogli to kupić tylko zawodnicy. Pięć samochodów takich było zrobionych w ośrodku tak zwanym OBR-ze. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Osobowych i te auta były naprawdę świetne na tamten czas. I to nie chodzi tylko o to, jak one wyglądały, ale jakie one miały zawieszenie silnik, skrzynie biegów i tak dalej. Tak, przełożenia. Z skrzyniami to potem, dopiero potem się kolotki pokazały, tak? Tak. Bo to najpierw to się jeździło na normalnej skrzyni polonezowskiej, tej pięciobiegowej, ale a potem się pokazała kolotki. Kolotki w dwulitrowym polonezie miałem taką skrzynię. Wiem. Dwulitrowy polonez to też legenda, nie? No, to jest osobny rozdział. I tak rajdy wyglądały. Ja pamiętam rajd Wisły, ten rajd, na którym Ryśkowi kopuły wpadły do środka tylne i podjechaliśmy pod serwis z Warszawy, Fiatowski, nie, z OBR-u, i oni mieli już gotowe kopuły, takie przygotowane, podjeżdżało się do nich. Palnik przyspawował, tylko najgorzej zbiornik paliwa był po tym. Laliśmy wodą, szmatami, czymkolwiek żeśmy obkładali, żeby to było
żeby się dało jechać. Cały parking ludzi było, którzy oglądali. Ja tam zbiornik 70 litrów. Ale zbiorniki też były spawane. No, ja pamiętam, to było, niestety w ten czas na tym spawaniu się rajd skończył, bo dalej nie pojechał. Natomiast przypominam sobie, jak dziadek mnie, miałeś takiego mechanika, dziadek, na niego żeśmy wołali. Z Polmozbytu, tak. Słynny dziadek. Dziadek, tak, który ja pamiętam na odcinku szutrowym na Wiśle złamał się wahacz, co się okazało, że Rysiek mu przygotował specjalnie wzmocnione wahacze, pięknie wymalował je na czerwono, żeby dziadek je odróżniał, ale ponieważ czarne były dobre, to dobre, to tak się założył. Oczywiście gdzieś tam w lesie auto zostało, trzeba było kawałek sosenki wyciąć i podłożyć, bo inaczej auto by się nie dało ciągnąć. No takie czasy były, tak? Takie czasy, niestety. Niestety, to były piękne czasy. Dobra, dajmy Rysiekowi chwilę odpocząć, a teraz o waszym zespole. Startujecie z Rafałem w rajdowych, historycznych samochodowych. Tak, tak jest. Wybór padł na BMW, bo to tak jest. Jedni się z tego śmieją, że kierowcy powinni mieć te spodnie w lampasy, tak? Tak. Nie. Ale nie, z tego co wiem, to jest to bardzo trwały i bardzo wdzięczny samochód. Solidnej konstrukcji. Tak, drugi sezon już jeździmy wspólnie z Rafałem BMW 30 w historycznych samochodowych mistrzostwach Polski. W tym roku, co prawda, Rafał od memoriału jest kontuzjowany. Zepsuł się. Jest kontuzjowany, no niestety, zastępował człowiek go. Się też psuje jak samochód. Też się psuje, tak? Ale już jest naprawiony, już także wracał, już wracamy. Tak, a powiedz mi, że to w piłka nożna, czy co to było? Tak, piłka nożna, no. Przygotowania do sezonu. Tak. Na hali sportowej. No tyle jest dyscyplin, ale człowieka też ciągnie do piłki nożnej. No i niestety ścięgną się zerwało. No niestety, selekcjoner. Jak pasek linowy w samochodzie. Z nawałką się nie dogadałeś i zostałeś na lodzie, tak? Tak jest, ale... Z nogą w gipsie. Ale Filip zastępował brat Grzegorz. Grzegorz, tak. Tak jest. Powiedzcie, od tamtego sezonu razem jeździcie, tak? Tak jest, od... Od tamtego sezonu. Od jak memoriału, tam, tak. Od memoriału, tak, bo jeździcie... 2018 roku, także sukcesami, bo w pierwszym roku startu wywalczyliśmy podwójnego mistrza Polski. No tym właśnie oto samochodem, którym w tym roku kontynuujemy starty. No Grzegorz mnie zastąpił w trzech rajdach, w memoriale, który nie jest punktowany do naszego cyklu, którym w no, tym to roku trzeba również pojechać. Memoriał trzeba pojechać. Tak, memoriał nasz domowy wielicki rajd, także trzeba na nim być zawsze. No i dwie rundy punktowane, rajd Świdnicy, rajd nadwiślański. Chłopaki tutaj z teamu się śmieją, że tak dobrze im dobrze idzie w dwójkę z Grzegorzem, że może sobie odpuszczę w tym roku, ale... Ale nie. No tak, na poważnie. Mamy dobrze rozłożone z Grzegorzem. Tak jest. O równych gabarytach są z Grzegorzem także. Ale Grzegorz jest w ten weekend na rajdzie Polski Safari, czyli w rajdach terenowych również jeździ z Łukaszem Skoczniem, z kierowcą z Nowego Sącza, także ciężko też wolnym czasem, więc rajd rzeszowski przed nami. 4080 to jest nasz numer SMS-owy. Jesteśmy też na naszym profilu na Facebooku. Tymczasem Michał Szerla do nas napisał: pozdrawiamy, słuchamy i pozdrawiamy. No to my też pozdrawiamy serdecznie. Tak jest, pozdrawiam. 26 minut po 23. Słuchają państwo Radia Kraków, magazyn Radio Strada nocą. Filip Stopa, Rafał Ślęczka, Ryszard Adamek, Rafał Kościółek i Paweł Mildner to nasi dzisiejsi goście. Mówiliśmy o startach w tamtym roku. W tamtym roku zdobyliście Mistrzostwo Polski. W ilu rajdach żeście startowali? I coś może o tym samochodzie byście powiedzieli, bo to samochód ma wytrzymać cały ten cykl, gdzie rajdy są w tej chwili... Długość odcinków specjalnych jest porównywalna z rajdami do Mistrzostw Polski z samochodów, no powiem sobie, rajdowych, bo ja mówię normalnych, ale przecież się śmieją, że to nie jest normalne. Samochód, tylko samochód rajdowy. Jak to w tamtym roku było? Samochód sprawował się, były problemy. Jak to jest na tych historycznych mistrzostwach? Bo ten samochód musi być prawdopodobnie przygotowany co najmniej tak samo, jak nie lepiej, tak? Bo te nowe to są nowe, a to jest niestety samochód, który ma swoje lata, tak?
Tak, ale to jest solidna, stara konstrukcja. Nie ma dużych modyfikacji w tym samochodzie. To jest seryjny silnik. Zawieszenie jest troszkę... Dwulitrowy jak tam jest? 1.8 jest. Seryjnie bodajże ma około 136 koni. Słyszałeś, Rysiu? W tamtym... 136 koni, jak twoje dwie piątki. Po tamtym sezonie, jak pojechaliśmy na hamownię, okazało się, że ma 122. Także szału nie było, ale może przez to był bez awaryjny. No, może rzeczywiście, bo to czy mniej tej elektroniki, tego wszystkiego, bo ty samochód jeszcze nie ma takiej dużej elektroniki. Nie, nie ma. Ile eliminacji przejechaliśmy? Rajd Świdnicki, Nadwiślański, Śląski, Rzeszowski i... I rajd Wisły, które nie musieliśmy jechać. Nie musieliśmy jechać, zapewniliśmy sobie mistrza. Tak, z punktu wynikało, że zdobywamy podwójnego mistrza Polski i faktycznie pojechaliśmy do Warszawy na galę sportu. I tak myśleliśmy właśnie, ile ta szarfa nas kosztowała. Klaudia Kościółek, pozdrawiam cały team i prowadzących. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy. Córka moja. Tak? A, proszę bardzo. Syna też pozdrawiam. Koniecznie, bo to już teraz to wiesz. I potwierdzamy, tata jest z nami. Tak jest. Dobry duch zespołu jest zawsze z nami. Rafał Kościółek też bardzo serdecznie. No właśnie, ja szukałem, słuchajcie, próbowałem dzisiaj, bez niego. Że próbowałem znaleźć zdjęcie, nie, żeby tutaj wrzucić na naszą stronę. Wpisałem, no, jak imię i nazwisko. Nie znalazłem, ale sobie pomyślałem, że taki... Gdzieś widziałem już to Rafko, nie? I dzwonię na wszelki wypadek do Rafała. I mówię, ty, Rafał, to Rafko to jest... A, tak, to jest on. Tak jest. No taki trochę przykamuflowany, ale znaleźliśmy cię, także... Czuwa nad naszymi żołądkami. Tak? Tak, też. Też. Katering. No słuchajcie, catering to jest podstawowa rzecz w zespole, prawda? Też, no. Oczywiście, nie tylko cały zespół nasz smakuje dobrych przytraw, ale również i ekipy, które rywalizujemy z nimi. Także to jest taki, Zbysiu ten... Kotarba może to potwierdzić. Zbysiu, tak. Który tutaj... Coś tu jakiejś zupie czytałem. Tak. Tak, nie tylko rosół, ale pomidorowa. Ale nie stosujecie broni tam biologicznej na przykład, żeby zazwyczaj wyeliminować. Zazwyczaj konkurenci przychodzą już po rajdzie albo po pierwszym dniu rajdu, także... Czyli no, z tym zaufaniem różnie jest. Ci, co przychodzą całkiem po, to tak na wszelki wypadek. Jest to jakiś pomysł. Nie? Słuchajcie, teraz ciekawość moja musi być zaspokojona. Opony, na których jeździcie. To są opony sportowe. Już możecie używać sportowych? Tak jest. W RSMP możemy używać opon sportowych. Sportowych, czyli musicie... Ja wiem, dlaczego tak pytam, bo wiesz, no, taki zestaw takich opon sportowych, zacząć od slików, potem intermediate, potem wodę, potem z dwa rodzaje slików, nie? To jest to troszkę, że tak powiem... Towaru. O, ładnie to powiedzieć, trochę tego towaru trzeba mieć ze sobą, tak? Pakować jest. I to wszystko musicie zdobyć, no zakupić, no nie ma innej opcji. Parę kompletów musi być. Do tego musi być też obsługa, nie? Ja widzę, że to raczej was zespół albo team wygląda bardziej taki rodzinny, tacy znajomi, przyjaciele, tak? Tak, jak jest, to jest? Jedna wielka rodzina, także tak Paweł jest. I piszą na przykład teraz tak, że pozdrawiamy z Helu kibice z Krakowa. Bardzo dziękujemy. A na Helu Milena. Pozdrawiamy Milenę. Dobrze. Dawida. Czyli jak widzicie, nie ma granic. Radio Kraków sięga nawet na Hel, a za chwilę chyba prawdopodobnie odezwie się, chyba że gdzieś na urlopie albo wypoczywa Melbourne, tak? Tak, no mamy tak słuchaczy w różnych częściach świata. Tak. I gdyby Hel nie był najdalej wysuniętą placówką naszej ojczyzny, to byśmy jeszcze tam dalej sięgali, ale co tam będziemy sięgać, jak już nas nie rozumieją. Powiedzcie, to ile osób w takim zespole u was jest? Liczyliście to kiedyś? No, bo potem jak są zdjęcia takie fajne, nie? Tak. Od dzieci wszyscy razem, tak? Zapomnieliśmy o Marcinie jeszcze, nie? Bo tak rozmawialiśmy o bezawaryjności auta Filipa właśnie, i Rafała, a Marcin jest mechanikiem i dba o ten samochód. Nasz inżynier. Główny inżynier zespołu, także Marcin, również cię pozdrawiamy. Jest w tym momencie na urlopie, także odpoczywa przed rajdem rzeszowskim. Nie na Helu. nie na Helu. Dobrze. Za granicą. Zachodniopomorskie, nie. No ale dobrze. Powiedzcie mi tak, po każdym rajdzie auto odstawiacie do waszego inżynierka, on go rozbiera, on go dogląda, sprawdza, wszystko dogląda, bo to... Dlatego też dojeżdżamy do mety. Bo czym więcej potu się wyleje przed rajdem, tym mniej na rajdzie, tak?
Tak jest. Przygód żadnych takich grubszych obcierek, czy jakichś takich były? Większych przygód nie było. No czasami Filip straszy, bo to jest samochód tylnonapędowy. Aha. Ja do tej pory nie jeździłem od tamtego roku. Miałem Honda Civic, wcześniej Seicento, także przednia oś. Jak wsiadłem pierwszy raz na Memorialu, to naprawdę robiło to wrażenie. Tym bardziej, że był odcinek szutrowy na brzegach, także... Także szliśmy tak zwanym bokiem, tak jest, tak. No nie, no ma to do siebie, to Rysiek coś powie, może na ten temat powiedzieć, bo przecież trochę kilometrów z tylnym napędem najeździł się. Tak. Tak? Jeszcze do tego, wybacie ze szperowanym, ten? No, no to jeszcze szpera była, tak? Też miałem. Szpera, tak, musiała być tam. Najpierw był Bartoś chyba taki ta szpera, ale Bartoś był w tym... Tak, to była taka bardzo cienka szpera. Ale później miałem w Polonezie taką jak potrzeba. I jak się nie wrzuciło auta w zakręt, to on wypychało samochód. Jechał prosto. Dlatego ta moc była za słaba w tych samochodach do tej szpery, można powiedzieć. No więc, więc jazda z tym tylnym napędem wcale nie jest taką prostą rzeczą, jakby się wydawało. Tak, ale robi wrażenie też na kibicach. Nie tylko na kibicach, w środku, na zawodnikach, ale również na kibicach. Także to chyba jest najlepszy samochód tylnonapędowy. Pamiętacie te eskorty takie, co jeździły? Nie? Jednonapędowe były tył. No, jak człowiek do tej pory ogląda jakieś relacje z tych rajdów, czy tych rajdów historycznych, jest to niemiara. Jak tym samochodem się pięknie zarzucało, jak ten samochód się wszędzie wpisywał. No, trudno, przyszła era przodów, potem przyszła era czterech napędów. Tak jest, ale wujek Rysiek też sobie w czterech napędach bardzo dobrze. No, także te żubry, te puchary to są właśnie... Cudowny napęd. Cudowny napęd, no proszę bardzo. I to, czyli ta różnica między tym napędem na tył, a cztery napędy, to z Sierą jechałeś, tak? Czy czyście jechali? Nie z Sierą, w Subaru. A, Subaru. Subaru Filipa. No to dużo z tego auta zostało po tych żubrach, jak Rysiek prowadził? Całe. Dwa razy wygraliśmy tym autem. No patrzcie się, jak to... Obojętnie jak wsadzisz mistrza do jakiegokolwiek samochodu, czy do Poloneza, do Renault 5, czy wsadzisz go do Subaru, nie? To zawsze twierdzili, że najważniejszym elementem w samochodzie jest łącznik, tak? Jest. Łącznik między fotelem a kierownicą. Jeżeli facet ma pojęcie o jeździe, to obojętnie, czy będzie jechał traktorem, czy jak to mówią, na drzwiach od stodoły, to i tak dojedzie, tak? Tak, bardzo ważny jest pilot. Filip mówił, jak zdejmiesz wujek nogę z gazu, to wiesz. Tak. To ja myślę, że on sam rzeczą, wujek zdejm nogę z gazu, bo szkoda tłoków, nie? Kiedyś na żubrach mieli takie mocne... Na pluszkowcach, tak. W zeszłym roku. Nie w zeszłym roku. Dwa lata takim rowem. Tak. Potem opowiadałeś, nie? Wujek nie odpuszczaj, nie? No i tak trzymaj, wyszliśmy. I nie odpuścił. Wyszliśmy, tak, z roku. Ale wyjechaliśmy szczęśliwie. Tak, że pilot czasami używa słów niecenzuralnych, ale trzymaj, krzyczy, tak? Trzymaj! Czasami trzeba. Tak. Słuchajcie, skoro w Formule 1 już używają polskich określeń, jak się coś dzieje, to dlaczego słyszeliśmy ostatnio? Słuchajcie, zróbmy teraz jeszcze chwilę przerwy i wrócimy do obecnego sezonu. 20 minut do północy, tu Radio Kraków, Radiostrada nocą. Przypominam, nasi goście dzisiaj to Filip Stopa, Rafał Ślęczka, Ryszard Adamek, Rafał Kościółek, dobry duch, dodam, bo to jest bardzo, bardzo ładny opis Marka, i Paweł Mildner. Witamy serdecznie. Ja to muszę podrążyć, ten dobry duch, to znaczy, że co? Że co robi dobry duch? Ty tak nazwałeś, więc... Dobry duch zespołu, wytłumacz się, Rafcio. Tylko weź mikrofon, tak. No nie wiem, co powiedzieć, no mów, co robisz. Co robię, Bo ja też bym tak chciał. Jeździć nie umiem, pilotem nie jestem. Zupy. Funkcja dobrego duchu. Pomagam przy organizacji, że tak powiem... Zajmuję się też gotowaniem. Ogórkowa podobno, tak? A różne zupy. Nie tylko zupy. Kilka rodzajów zawsze jest. To nie jest tak, że tylko jedna zupa. Sprawdzałem na rejdzie świdnickim. Super. No i staram się tam pomagać chłopakom w rywalizacji. Czyli ty jesteś takim pozytywnym nakręcaczem, tak? Czyli jak tam na przykład jest gorszy dzień, to Rafał przychodzi i mówi tak, chłopaki, no...
Nos do góry, tak? I no. się zaczyna. Jedziemy, nie? Tankowania, jakieś tam, także generalnie, co trzeba zrobić, to się wszystko robi, tak? To będzie fucha dla mnie, coś tak czuję. Znaczy w waszym zespole zapraszam. Już zajęte, ale może ktoś inny. Coś się tam znajdzie zawsze. Z zupami gorzej, ale jakoś się poduczę. Prawda, za wyniki. Nie, to my jeszcze mamy pomocnika, Maćka, którego też pozdrawiamy i jak tylko ma czas, to też właśnie z nami jeździ. Ogarniamy cały ten catering, także robimy to na bardzo wysokim poziomie. Zapatrujemy się w taki zespół jeszcze jeden bardzo. Patrzymy na nich, no i że tak powiem, małpujemy troszkę. Znaczy wystrój w ogóle, żeby to wyglądało bardzo ładnie wszystko, żeby to... Gesslerowa żeby... was tam jeszcze nie odwiedziła? No nie wiem, może przyjdzie kiedyś. Chciała. Zapraszamy panią Magdę. Także ten, no, wydaje mi się, że bardzo ładnie, wszyscy chwalą, no, zresztą na memoriale w Wieliczce to najwięcej ludzi u nas było, nie? Najwięcej ten, jeszcze Rafał zrobił wtedy transmisję, rzutnik był, no, to było normalnie, każdy przychodził, to co się tam dzieje w ogóle, skąd tyle tych ludzi, nigdzie nie ma, a u nas po prostu na jakieś pielgrzymce po prostu. No widziałem, Rafała biegał z tymi kulami tam, tak. kuśtykał cały czas, mieliśmy niedaleko wóz transmisyjny. Stąd. I palcem tak tylko wskazywał, podaj mi tamto. No, zawsze miał takie tendencje. Po to Pan Bóg dał człowiekowi palce, żeby z nich korzystać. Wiecie, zdarzyło się, żeby tak dobry duch otworzył bagażnik, a w bagażniku na przykład cztery sliki, czy coś takiego? Zdarzyło się, nie? Znaczy, cztery sliki na pace są. Na pace, dobra, okej, nie ma co chodzi. Mamy opony, wszystko mamy, także otwiera się pakę i jest tak, przeglądu opon wszystkiego i tak dalej. No, także to jest typowo amatorski zespół, więc ja widzę, ale na waszych koszulkach macie piękne koszulki. Ja widzę, że jednak pojawiają się jakieś, nie będę, niestety nie mogę wymienić ich, ale znajdują się jacyś sponsorzy, którzy was wspierają, no. Ze względu na to, że to nie możemy wymienić, ale... Magda Gessler, tak? Nie, ciągle przybywa. Przybywa jednak, jest zainteresowanie. Tak jest, to zapraszamy wszystkich do współpracy. Jednego mogę wymienić, tak. Bo chyba mnie nikt nie, za to nie wyrzuci. Widziałem na masę samochodu powiat wielicki, więc tak, jest powiat to mocno... Wielicki, miasto i gmina Wieliczka, Solne Miasto. Czyli także jesteście mocno związani z Wieliczką. Tak, czyli... lokalnie również jesteśmy bardzo związani. No, domowy rajd Memoriał, już trzeci, w sumie 13. edycja. U nas w Wieliczce. No, ostatnio kolega mi napisał właśnie komentarz taki, że dlaczego nie organizujemy żadnych imprez rajdowych. No, nie ukrywam, że bardzo ciężko jest teraz zorganizować imprezę rajdową. Wiemy, ile to trudu. Marku, ty też pewnie z Marcinem wiesz, bo byliście nie na jednym spotkaniu organizacyjnym, żeby bezpiecznie taką imprezę zorganizować. Nawet amatorską imprezę. Wiele wysiłku, wiele funduszy oczywiście jest potrzebnych, żeby zabezpieczyć taką imprezę, ale myślę, że może nie w tym roku, ale w przyszłym roku zrobimy jakiś cykl imprez amatorskich również dla tych osób, które nie posiadają licencji kierowcy czy pilota rajdowego. Zawsze jest niezbędne takie dobre podejście władz regionu, powiatu właśnie do takich imprez, bo my zawsze tu uważamy, że poprzez imprezy sportowe, czyli rajdy, wyścigi, staramy się tych młodych ludzi, którzy ścigają się po ulicach, ściągnąć właśnie na imprezy. Tam, gdzie jest to zorganizowane, tam, gdzie te odcinki są zabezpieczone. Właśnie przed programem oglądaliśmy taki rozbity samochód z odcinka specjalnego z Bielawy. I co się okazuje, że młodzi próbują tych swoich sił na tych odcinkach, ale to są odcinki niezabezpieczone. Ich samochody no, nie zawsze się do tego nadają. I tu jest bardzo ważna rola właśnie takich, trudno powiedzieć regionów, ale automobil klubów, które mają poparcie władz, bo sam automobil klub nic nie zrobi. No, zresztą byliśmy razem wspólnie na takim zebraniu przed memoriałem i widzieliśmy, to ja niejednokrotnie widziałem, że wiąże się to z tym, że obecnie jest tak zabudowana infrastruktura, że drogi, po których dawniej się odbywały odcinki specjalne, to były przez las, pusto, domów nie było, nikogo nie było. Teraz mało tego, że pobudowały się już
mieszkańcy, to jeszcze te letniskowe domki się pojawiły. Ludzie przyjeżdżają na sobotę, niedzielę odpocząć. No i mówią, dobrze, no ale my chcemy odpoczywać, a nie, my chcemy przyjechać, my chcemy wyjechać. A tu samochody, no niestety samochody rajdowe no, ciche, do cichych nie należą. Także z tym organizacją jest problem. Rafał tak nie chciał tego chyba powiedzieć, ale ja wiem, że wielką jego zasługą było zawsze to, że w Wieliczce się ten memoriał odbywał. On, Andrzej Garycki, którego serdecznie pozdrawiamy, to takie dobre duchy Wieliczki były, bo to też bez nich też by się to nie odbyło. No bo to jak ktoś nie ma we krwi tej etyliny, to on tego nie zrozumie, może będzie organizował inne imprezy. Natomiast generalnie boją się tego, a to jest bardzo fajny sposób. Ja oglądałem ostatnio wyścig w Limanowej, no ja nie wiem, 20-30 tysięcy ludzi tam było? Tak, no bardzo dużo osób. Czyli zainteresowanie jest tym sportem. No, które tylko, chce oglądać właśnie na dobrym poziomie. 115 samochodów. Wyścigi i rajdy. Wiesz, ja dawno nie byłem na wyścigu, bo ja muszę się przyznać, że ostatni wyścig górski, który oglądałem, to był w Grudku nad Dunajcem i wygrał go niejaki Wiktor Polak, którego tu gościliśmy niedawno. Tam, bo to ile lat temu było. Od tej pory jakoś wyścigi to gdzieś tam się odbywały. Wspomniałeś o Błękitną Wstęgę Ojcowa. No przepiękne miejsce, no niestety. Park Narodowy, zapomnij. Lasek Wolski, przez który szedł OS. Tak. Słynny bunkier, na który się atakowało. Jeszcze do dzisiaj zdjęcia z tej kostki, które spadania z obserwatorium. Brzuskę ściąłem. W 127. Ale się nic nie stało. Nawet spróbujcie to zorganizować. Ostatnio w Krakowie 97 rok na Błoniach. No ja według policji było ponad 200 tysięcy ludzi. Czyli zainteresowanie olbrzymie. W tamtym roku Werwa Racing też olbrzymie zainteresowanie. Natomiast no niestety, no organizacja tego jest bardzo ciężka. Ale chyba jest tak, że jest coraz trudniej o jakieś imprezy masowe. Każdy chciałby być na imprezie, ale nikt nie chce jej mieć w pobliżu. To znaczy chce mieć na tyle blisko, żeby można tam było pójść, ale żeby nie na tyle blisko, żeby mu to przeszkadzało, a przeszkadza wszystko, nie? Trochę tak jest chyba. Tak, zgadza się. No mieszkamy też w takiej metropolii, czy to Kraków, czy to Wieliczka. Domów przybywa, mieszkańców nam przybywa, każdy gdzieś tam przyjeżdża po pracy w piątek i chce odpocząć sobota, niedziela. No i tak jak mówicie właśnie, żeby fajnie zorganizować rajd, ale nie pod moim domem. Ale na szczęście jedziemy w takie miejsce jak na przykład województwo podkarpackie, czyli od środy już w przyszłym tygodniu. Tak, a rajd startuje 7, 7, 8, 9, 10. 9, 10 będziemy się ścigać w Rzeszowie, okolicach Rzeszowa, czyli to jest 28 rajd rzeszowski, jest to eliminacja mistrzostw Polski, historycznych mistrzostw Polski i mistrzostw Europy strefy centralnej, także duże widowisko. Słowacy przyjadą też? Słowacy czy... Tak, też będą Słowacy, też będą no, z różnych... Bo dawniej był taki dobry zwyczaj, była wymiana imprez między Polską a Słowacją. Słowacy przyjeżdżali tu na rajd do Krakowa, a myśmy jechali na rajd do Popradu. Fantastyczna sprawa, no bo oni mają tam naprawdę tereny, gdzie to można... Puchar pokoju i przyjaźni, to było we wszystkich krajach. A to Rysiek jak startował, Rysiek, to jeszcze opowiesz nam o tych KDL-ach, bo to te KDL-e się to nazywało. Tak? To Czechosłowacja jeszcze, tak? Tak. To Rysia jeszcze przepytamy dzisiaj z tych KDL-i, bo to, słuchajcie, to jak ktoś wspomina to nie... Kraje Demokracji Ludowej, to dla młodszych słuchaczy, którzy nie wiedzą, co to jest KDL. Bo jest już takie pokolenie, które nie wie. Ale wracając do Warburgi. To przeptam. Do tego Rzeszowskiego jeszcze. Macie jakąś listę startową albo zgłoszeń? Ile tych załóg będzie? Pojawiła się już lista zgłoszeń właśnie wczoraj. W Hare Zempe, w tym cyklu, którym startujemy od początku roku, zgłosiło się 18 załóg. 4 załogi pojadą bez pomiaru czasu. Mamy numer 103, także jesteśmy trzecią załogą, która wystartujemy w rajdzie. Rajd zaczyna się 7-8, czyli przez 2 dni mamy Zapoznanie.
W czwartek wieczorkiem o 20 będzie start, ceremonia startu. No i piątek od godziny 11, bodajże 10, startuje pierwsza załoga z serwisu. Na Podpromium w tym roku będzie zlokalizowany serwis w Rzeszowie. No i ścigamy się zawsze piątek, sobota. I skończymy rajd na rynku bardzo ładnym w Rzeszowie. Dobrze, to teraz przerwa i wrócimy za chwilę. 5 minut do północy, tu Radio Kraków, Radio Strada nocą. Filip Stopa, Rafał Ślęczka, Ryszard Adamek, Rafał Kościółek i Paweł Mildner są z nami dzisiaj w studiu i biorą udział w naszym programie. A ja zacznę od meldunku z rajdu Finlandii. Po pierwszym OS-ie, czyli tym takim krótkim, Tirinevil, Tanak, Maik, Ogier, Nicholsen, Suninen, Latvala, Brin, Lappi i mój faworyt, nie w tym roku, ale w najbliższym czasie, proszę zapisać, Kali Rovanpera na 10 miejscu. Dobra, a teraz o tym KDL-u. Może skończymy o tym Rzeszowie, bo zaczęliśmy o tym rajdzie rzeszowskim. To będzie dłuższa opowieść o Rzeszowie niż sam rajd. Dobrze. Rajd też jest bardzo długi. W tym roku długi. Rajd jest długi. Ile jest odcinków specjalnych? Odcinków specjalnych mamy 11. Tak, 177 km OS-owych. 177, tak, podzielony państwa jest na dwa dni, także tak, cały piątek dni i cała sobota. Prawie z dojazdówkami 544 km. No to tak jakby nam może zajęło. Bardzo ważny rajd pierwszej kategorii, podwójnie punktowany. Powiecie, ten przejazd przez tą wodę jest tam charakterystyczny. Tak zwany water splash na Lubeni, tak, będzie podwójnie przejeżdżany ten odcinek. Ale słuchajcie, jak nie pada deszcz, to tam powinno być sucho, nie? Jak to sprawdzaliście? Podobno mają strażacy tam wlać tą wodę, tak. Będzie mokro. Powiedzcie, czy macie szpiegów? Przed rajdem wypuszczacie? Dobry duch nie leci jako szpieg? Nie, nie, dobry czasami duch. Dobry a może duch, Pawła trzeba wypuszczać na tego, na szpiega? Na strefie zwykle, także... No nie chce się ruszyć, tak? Dotrzymuję kolegom towarzystwa. Próbuję zup, które Rafał przygotowuje, także to... To znaczy ty tylko jeździsz na rajdy tam z nimi na zupy, czy im coś pomaga? Tak, ja towarzysko jako przyjaciel zespołu, wcześniej jeździłem z Filipem jako pilot. Później jakoś tak się stało, brak czasu, córka mała i tak dalej, więc... Ale sam też jeździłeś jako kierowca? Jako kierowca, no jak robiliśmy licencję, bo wspólnie z Filipem robiliśmy licencję jednym samochodem, więc wymienialiśmy się, raz on był moim pilotem, raz ja jego. Zrobiliśmy licencję, później zaczęliśmy startować, to był Puchar Polski chyba wtedy, tak? Taką miały rangę te zawody RPP, tam. RPP. Puchar Polski. Przejechaliśmy kilka rajdów, no i w zasadzie na tyle. Chciałem dodać, że licencję robiliśmy też Renault 5, tak, tylko nie miało 75 koni, tylko tak około 150. 150? Skąd się takie Renault 5 dorwali? No, to długa historia. Przejdźcie linię, bo to bardzo ciekawe. Jakie to mocniejsze? Renault 5 z silnikiem z... Dwulitrowym Clio. Z Clio. Zmieściło się jakoś. No popatrzcie. Przedziwna konstrukcja, bo auto było bardzo mocne, nie prowadziło się zupełnie. Chociaż ale na tych krótkich KJS-ach, takich próbach zręcznościowych... To jest budował to, czy to tak, taki wydarzy? Tak, kupiliśmy. Kupiliście, ktoś to eksperymentował. To była bardzo szybka decyzja. I tak, Paweł zadzwonił, że kupienia. I... A Rafał, bo cię ciekawiła, twoja Renówka była jeszcze mocniejsza? Tak, ja miałem 210 koni tam było w tym aucie, tak, ale dobrze pamiętam. Ale to już był silnik seryjny, tak? 1.4 GT Turbo. Po różnych tam modyfikacjach. Hamulce były od Cayenne założone, że to auto w miarę jakoś hamowało. No, potwór taki niesamowity. To był cywil. Filip go wyszukał na internecie kiedyś, mówi, ty patrz, auto dla ciebie. Czarne. No i czarne, no i ten, i... Żubry startowały. Tak, no i tam z żoną pojechaliśmy wtedy. No i wyjeździliśmy tam bodajże po drugie miejsce, ale dobrze jakie pamiętam. Jakie potwory tam jeżdżą na żubra. Na żubra jest za młody. Żubra na razie jeszcze nie, ale już to było 10 żubry, które w ogóle startowałem, nie? Także słuchajcie, roku... jak już ten ruszamy żubry, to ile załóg wystawiacie na żubry? No będzie parę. Ja się zgłaszam. Ile no, samochodów, ja tak samo. Tyle załóg będzie. Ze 3-4 załogi będą na pewno od nas. Popatrzcie, nie więcej. No. My w zasadzie każdy co roku tutaj w żubrach, to bo Filip z Ryśkiem, ja z moim kolegą Pawłem, Rafał też co roku startuje. To będą moje 12 żubry. Nasz inżynier nasz, tak, startuje mechanik od 2 lat czy 3 naszym BMW. No słuchajcie, bo w takim razie... I chciałem dodać, że co rok wygrywa. No proszę. Zabytki. Tak. No proszę bardzo, no to popatrz, zgarną wszystkie nagrody, no. Tak. No,
Dobrze. Zapraszamy naszego stolika. Tak jest. Ten stolik jest ważny. No tak. No popatrz, musimy zwrócić uwagę na ich stolik. No słuchajcie, my jesteśmy już od czwartku, znaczy takie mamy plany. Od czwartku, także jeżeli, no nie wiem kiedy wy się na żebry wybieracie, ale jeżeli byście byli już od czwartku, to nocne wydanie Radiostrady jest już, planujemy to bezpośrednio już z rajdu, żeby nie przenosić się. Także serdecznie zapraszamy, jeżeli będziecie już od czwartku, to... Ja będę na pewno, bo mieszkam niedaleko, także... Znaczy, jest tam w ogóle tamten... Zrobiło się, że górale teraz to opanowali wszystko w tych sportach motorowych. Tak, dokładnie. Ale wiecie, co jest najdziwniejsze? Każdy z nich jest świetnym instruktorem nauki jazdy na nartach. No ja nie. Nie. Ale ty jesteś przesiedlony. Ale i Łukaszczyk świetnie jest na nartach, i Sługocki przecież fantastycznie. No a Biela to w ogóle jest instruktorem Na kotelnicy. Tak. Na kotelnicy, więc okazuje się, że to jakoś w parze idzie. Dobrze, jeszcze wracając do Rzeszowa. Ile załóg jest zgłoszonych w RSMP i w HRSMP? Znaczy, ile się zgłosiło? Tam masz zgłoszenia? Wszystkich załóg jest ponad 70 chyba 6 załóg. Także jadą właśnie w Mistrzostwach Europy, w Mistrzostwach Polski i w historycznych Mistrzostwach Polski. I także mamy się z kim ścigać. My 70 mamy łącznie. Znaczy, 70 łącznie, tak. RSMP i HRSMP. Słuchajcie, to ja pamiętam takie rajdy, kiedy w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski ponad setka startowało. Ale tak było też na Świdnicy, nie? Na pierwszej eliminacji. Takie były, że 60 pod hali Wisły. No słuchaj, ja pamiętam, Automobil Klub Krakowski wystawiał z 30-40 załóg. I to zaczynając od najwyższych klas, kończąc na maluchach. Gdzie byś nie ruszył, to tych pucharów, znaczy tych wszelkich klubowych mistrzostwach Automobil Klub Krakowski zawsze wygrywał, bo tych załóg naprawdę było co niemiara. Wybieracie się do Rzeszowa, już rozmawialiśmy o Rzeszowie, powiedzcie. Tak, teraz przejdźmy do KDL-u. To ciągle na te KDL-e. Rysiu, opowiedz mi o tych KDL-ach, bo przecież... Tak, z Rzeszowem się zakręciłeś, jakby to była najważniejsza impreza w roku, no. No bo to jest najbliższa i najważniejsza. No, ale już tak, już było, już powiedzieliśmy to, tak? Nie musimy zaczynać jeszcze raz od nowa. Powiedzmy o tym KDL-u. To było tak, że PZMOT, Polski Związek Motorowy, wystawiał 5 załóg do Puchar Pokoju Przyjaźni w krajach demokracji ludowej. My jeździliśmy Fiatami i Polonezami. Błażej Krupa czy Marian Bublewicz jeździli sprzętami zachodnimi. Jeszcze Andrzej Koper Renówką. Ale to były po prostu głównie Fiaty Polonezy. I Rumuni Daciami, Niemcy Enerdowcy Warburgami, Trabantami, Czesi Skodami, Czesi Skodowkami i Ładami, bo oni lubili Ładami. Ładami też. To raczej też, ale Rosjanie, Estończycy jeździli. Moskwicze, Węgrzy Ładami, Trabantami też. MTX-y, nie? Jak MTX-y. MTX-y, tak. Także to były bardzo ciężkie rajdy, naprawdę szutrowe, rajd Złote Piaski, bardzo trudny rajd z Albeny, po wyścigu jechało się do Sliwen, to jest takie Zakopane bułgarskie i tam w górach rajd się rozgrywał 2 dni i stamtąd wracało się z powrotem do Albeny. Tak samo w Rumunii ciężki rajd po kamolach, tak samo 2 dni. Nie wiem, czy te sprzęty dzisiaj by wytrzymały to, co tamte auto wytrzymywa. Bo nam na przykład na odcinkach szutrowych leżały płośki z Audi Quattro. A te Poltki i Fiaty, jak były dobrze wyspawane, nic się nie działo. Potem na Słowacji, znaczy w Czechosłowacji, Tatry i Klatowy rajd. Potem jeszcze był Bułgaria, w Rumunii, Dacia, Dunari Dacia Rally. I jeszcze w Rumunii był, nie pamiętam teraz.
Mniejsza. Jak sobie przypomnimy, to powiemy, ale czy to znaczy, że w tych rajdach nie startowali zawodnicy z zachodu, bo nie mogli, czy mogli, nie było takiego... Startowali. No startowali. I skąd na przykład? Na przykład Włosi. Mhm. A Włosi to Lanciami 0,37, tak. Takimi jak się Tajwonem spalił. Mhm. No dosłownie samochód okryty gazetą. Tam całe auto drżało. Całe. I Włosi... Węgrzy Audi Quattro był taki jeden, co zawsze Ferien? W latarni. Nie, nie Ferien, Attila Ferien, tak, to był stary zawodnik, on nie wiem, czy był dyrektorem toru później Formuły Pierwszej koło Budapesztu. Ale Niemki takie startowały też Audi Quattro. Było zawsze kilka załóg takich zachodnich. To głównie na Złotych Piaskach. Jak oni wypadali w konkurencji z wami? Wygrywali, bo nie, mieli fury takie, że słuchaj, że nam się nie śniło. Ciężko. Warburgi miały po 120 koni i były dużo lżejsze od Poloneza na przykład. Też było ciężko z tym, że Niemcy podmieniali samochody. Trabanty. Tak, potrafił wyjechać z ciężarówki identyczny Trabant, oklejony takimi samymi naklejkami. Po prostu jeden by nie wytrzymał tego. Jak to się mówi o zemstach Honeckera, czyli rzeczywiście coś w tej nazwie jest. Nie, ale to jest prawda o tym, że oni właśnie mieli tak, że mieli przygotowane samochody i w momencie, kiedy tamten już dogorywał, no, wyjeżdżał nowy, przesiadali się tylko kierowcy z pilotem. Rosjanie jeździli na pięciobiegowych skrzyniach biegów, po starcie wymieniali i przed metą wymieniali. Przyłapał ich Jacek Bartoś i mówi, oni wywracają samochód na bok, tak, no to... na oponach, wymieniają błyskawicznie skrzynie, bo nie mieli pięciobiegowej homologowanej, tylko cztero. I przed metą to samo robili. No i tak cyganini można powiedzieć. Pamiętasz, oni przywieźli Moskwicze tutaj na rajd polski. Brunca taki był. Brunca. I przywieźli, słuchajcie, chyba Gordina im przygotowywała te samochody. Piękno, słuchajcie, jak ich ściągnęli z lawety, postawili tam jakieś formalności, przekazali te auta, zawinęli się z tą lawetą i pojechali. A Ruscy od razu, opony na boki, auto... Bo tak się najszybciej naprawiało. Zresztą Fiata i Polona też się tak szybko naprawiało. Jak trzeba było coś, to opony się na bok kładło i auto się przechylało. Szparę i... robili, nie? Wykręcali śrubę w dyferencjale i elektrodą. Tak. Ktoś to opowiadał, chyba nie Janusz, opowiadał, że na ruskiej zimie tak przyszedł do nich Rosjan i mówi tak, chociaż szperu. No, tam skurczybyki Ruscy mają szperę, nie? No to mi na co? No dawaj. No i poszli do warsztatu, patrzą, a facet ma ściągnięty dyfer, dekiel, elektrodę i dawaj, satelity spawa. I mówię, jest dyfer? Jest. 100%? Jest. No jest, chociaż szperu masz. Fiat miał dekiel, a Włada miała tylko śrubę. Śrubę, no. I przez tą dziurę od śruby z elektrodą spawał. Gniotca nie łamiotca, jak to się mówiło. No ja pamiętam, że też tutaj na rajdzie Polski startowali Wołgami. I w Kasinie Wielkiej tam jest taki był moment, że remiza strażacka była jakby na wprost drogi, trzeba było ją tak ominąć. I żeby nie wpaść do rzeki, to były takie betonowe słupki. I oni poszli jedną ładą po tych, znaczy tą Wołgą po tych słupkach. Oczywiście w Wołdze się nic nie stało, ale lampy rozbili. A to było Sibi, taka lampa kosztowała majątek. No i rajd się w Krakowie skończył, na parku Ferme siedzą tacy strasznie smutni, przestraszeni. No to przyszli, byli taką BM-ką Austriacy i przychodzą, poszli do nich, pytają się, co się stało. No będzie afera, oni pójdą do tiurmy, bo lampy porozbijali. Jak to do tiurmy? No to zaczęła się ten, no co, no zamkną ich za to, no bo to wiesz, to ostatnie dewizy wydali, że o rajdach to oni mogą zapomnieć. No, z niedźwiedziami chyba. Tak, no to ci już byli tacy weseli, ci Austriacy kazali mechanikom odkręcić z BM-ki te reflektory i założyć ruskim, żeby ich tam do tiurmy nie popadli. Dobra, zróbmy teraz chwilę, do tiurmy popadł.
15, dobrze, 14, no dobrze, 13 minut po północy. Mieliśmy nie być przesądni. Słuchają państwo Radia Kraków, magazyn Radio Strada. Nocą przypominam, nasi goście dzisiaj Filip Stopa, Rafał Ślęczka, Ryszard Adamek, Rafał Kościółek i Paweł Mildner. Wracamy do tych demoludów, tak? No, wie, że cię strasznie te demoludy. Nie, bo to ciekawe, wiesz, takie wspomnienia sprzed lat. No słuchajcie, no Rysiu, najważniejszym elementem, który mógł zginąć z samochodu, była naklejka, tak? Oni za naklejkę to oni byli wszyscy, to tylko oni, bo my wszyscy żeśmy byli tutaj. Potem, nie wiem czy pamiętacie, powstały firmy, które normalnie drukowały naklejki i sprzedawały. Tak, można było kupić w sklepie naklejkę, a jak się jechało na zachód, to ja tu już mówiłem, brało się linijkę, żyletkę i cięło się w takie małe kwadraciki naklejki po to, żeby ich na pierwszym parkingu nie ściągnęli wszyscy. Bo to rzucała się halastra i... Spod plandeki potrafili zerwać Czechosłowacji wszystkie naklejki. Rano plandekę ściągałeś, auto czyściutkie, bez naklejki. A ci chciałem zapłacić. W Rumunii to samo. Klękali na asfalcie i pokazywali naklejka, żeby im rzucić naklejkę. Jakieś to było szaleństwo w ogóle na naklejki. Ja pamiętam, że w szkole wszyscy chłopcy pisali do różnych tam firm, że przyślijcie naklejki. Niektórzy szczęścia, że dostawali. Nawet za naszych też czasów to też podobnie było, nie? Że... Nie, no w ogóle, no, ale to jest fajne, bo to się pisało w ten czas gdzieś do Pędzoila, nie do Pędzoila, tak? Do jakiejś firmy, do Stanów Zjednoczonych. Myśmy pisali jeszcze do na przykład Atomika, tam narciarskich, nie? No, także to fajnie było mieć też te z firm narciarskich zachodnich, ale tak naprawdę każda naklejka była dobra. Cokolwiek tam było, wszystko jedno, to nikt tam, wiesz, nie wybrzydzał. Ja pamiętam Ryśka Makucha, świętej pamięci, to mechanik sobie szowa zasady. Rysiek na urzędniczej był postój taksówek, stało od czasu do czasu jakiś samochód, a tak to ulica była pusta, więc Rysiu sobie podjeżdżał busem, lawetą, na lawecie Porsche. Mieszkał na parterze. Ten cały zestaw czekał jeden, czasami dwa dni na rozładunek. Rysiek mieszkał na parterze, otwierał okno. Miał piękny pokój, cały pokój wytapetowany różnymi tablicami rajdowymi, tablicami. No i... Widziałeś to, tak? No, tak. I myśmy tam czekali, aż on się oporządził, potem zapraszał nas do środka, myśmy byli gówniarze w ten czas, i opowiadał o rajdzie, przepięknie opowiadał Rysiek o rajdach, a na koniec wyciągał pudełko, a w tym pudełku były naklejki. Pamiętam, jak wyciągnął taką naklejkę z CB, pamiętacie, takie CB były? Wiesz, jakie to było piękne. I tych naklejek miał dużo, no bo on to jak wracał z tych rajdów, to on tam tego miał jeszcze sporo. Więc myśmy na nic nie czekali, tylko kiedy on wyciągnie to pudełko z tymi naklejkami. Ale też woziło się inne rzeczy na te KDL-e. No może jak już tak teraz, to już możemy powiedzieć, jak to tutaj opowiadali zawodnicy, że na Węgrzech były takie opony, woziło się opony wyścigowe, tak? Skrzynie biegów, był taki warsztat, Sándor prowadził w Budapeszcie. 5 pierwszych skrzyń wypłacał gotówką. To pierwszy, ten lepszy. Także od granicy to był wyścig, kto pierwszy do niego dojedzie. To te sportowe emocje. Łady były czterobiegowe, a nasze skrzynie 5. Tak. I to się brało taką skrzynię w woreczku, bez obudowy sprzęgła, bez niczego. To była taka paczuszka. To oni sobie dopiero to składali. Mieli 5 biegów. No przecież, a teraz Węgrzy robią przepiękne skrzynie biegów, nie? Robią kłówki, nie kłówki. Tak, wyspecjalizowali się teraz w tym. Sami tym właśnie, jeśli chodzi o te łady, nie? VTS. No nie, no to w ogóle podobno na tym Hungaroringu, co jest ten raj. Także podobno to tych ład jest tyle, że
Co jeszcze się wydarzyło? Ja wrócę do tych opon wyścigowych. Tam jeszcze tabletki się też woziły. Podobno naród węgierski dzielny bułgarski zwłaszcza. I bułgarski nam zawdzięcza przyrost naturalny. Czyli to nie taka plotka. No, Bisepto szedł jako środki antykoncepcyjne, także tam rzeczywiście... Jednego kolegi w hotelu mówili, herr doktor. Matko Boska. Mówił wszystkim, jak to się nas zażywa tym pokojówką. Słuchajcie, no, to są takie, no, słuchajcie, było chyba taka zasada była, że na te KDL-e to się tam wygrać nie wygrało, bo te samochody rzeczywiście nasze, no, jak dojechały, to dojechały. Natomiast ale za te pieniądze, było, co się zarobiło na KDL-ach, można było w Polsce startować. Ty no. Czekaj, a ten Ikarus, co jeździł z tym, z tempomatem? A to nie, to jeździł Andrzej Godula, kupował auto wyścigowe od kolegów za wschodniej granicy. Ale nie chcieli mu tego auta sprzedać, bo to... Więc wymyślił sobie, że zbuduje replikę takiego samochodu. Z byle czego zapakował to do Ikarusa, na granicy mówi, wiozę tam do, nie wiem, czy do ustawienia, do sprawdzenia. Jest. Zajechał na miejsce, tą replikę wyrzucali, zakładali normalny samochód, wywiózł samochód. No ale no, nie było takiego transportu, więc wymyślił sobie, zresztą to nie tylko on, że zawodnicy kupowali sobie Ikarusy, już takie z demobilu, robili z tego piękny wóz serwisowy, no bo to... No i mówi, no dobrze, do tej Moskwy kawał drogi, więc wymyślił sobie tempomat. Tempomat miał dwa biegi. Jeden bieg służył do jazdy po mieście, drugi na trasę. A konstrukcja była bardzo prosta, bo to były dwa patyki. Krótszy zakładał na gaz, jak jechał po mieście, a dłuższy zakładał na trasę, jak jechał. I tak się jeździło. Dlatego też te opowieści o tych KDL-ach. No, wiadomo było, że gdyby nie ten dwulitrowy Polonez, to tym Fiatem ciężko było walczyć tam na tych KDL-ach, bo rzeczywiście i te numery nerdowców, czy Skody, które były już naprawdę prawdziwymi rajdowymi samochodami, Łady, no to ciężko było z nimi walczyć. Raz byłem 13 na Złotych Piaskach w generalnej klasyfikacji, no, i najlepszy z polskiej ekipy byłem. No proszę. Tak się akurat złożyło. No nie przypadek przecież. To nie przypadek, a w Polsce, jeżeli dobrze pamiętam, a pamięć mnie jeszcze nie opuszcza, byłeś zwycięzcą rajdu krakowskiego. Tak, w 87 roku. W 87 roku, pamiętam. Polonezem dwulitrowym. Dwulitrowym, także panowie, szapoba. Z kim ty wtedy jechałeś? Z Januszem Bronikowskim. Z Januszem Bronikowskim, zwanym... Czapką. Czapką. Czapka. Ja kiedyś zawsze się zastanawiałem, słuchajcie, ile ja musiałem się nauczyć, żeby się nauczyć jego nazwiska. No bo tyle lat się nikt do niego się nie zwraca, tylko cześć Czapka, nie? Tak, cześć. Czy Czapka, no to Czapka to Czapka, nie? I dopiero potem trzeba było, no trudno przedstawić kogoś w programie przed Czapka, nie? Trenowałem z tatą Filipa, tak, ale niestety nie mógł jechać na rajd, bo pracował i Janusz pojechał ze mną, Bronikowski. I wygraliśmy ten rajd. No ale ty jeździłeś i z Czapką, i z Filipem. Tak. I z Krzyśkiem Janarkiem. Ze Zbyszkiem Baranem. Patrzcie, jaki Kraków miał bardzo mocną ekipę. No, no tak. Bo oprócz ciebie jeszcze Janusz Szerla jeździł, przecież jeździło tych zawodników co niemiara. Ja mówię, że jak wyjeżdżał Automobil Klub Krakowski na rajd, to z 30 załóg jechało spokojnie. To była tak olbrzymia grupa. Z Januszem też jeździł tata Filipa i Zbyszek Baran. Także... No była to całkiem inna ekipa. Tak. Ale były to super czasy. No takie też. Jeździło się czym się miało. I gdyby nie Andrzej Jaroszewicz, któremu powstał ten ośrodek badawczo-rozwojowy, to no, nie byłoby czym jeździć, bo no, rajdy nie były zbytnio, że ja powiem, łaskawym okiem władza na to patrzyła, bo to był burżuazyjny sport, który... W tamtych czasach mieć takie BMW, prawda? No.
A no tak, to było nieosiągalne. Ja pamiętam pierwsze dwa BMW w Krakowie. Znaczy, Skrzypek miał chyba Andrzej, 2-2 tak. Ti, tak. I pamiętam... I Łukasz Browarski. I potem w 74 roku pojawiły się dwie piękne BMW-ki w Krakowie. Jedna żółta, druga pomarańczowa taka. Jedną miał Adam Musiał, a drugą miał Antek Szymanowski, które przywiedzili tam... Firma BMW dała im duży upust na to i kupili sobie po Mistrzostwach Świata w 1974 roku. No i to były auta. Więc nie było czym jeździć. Owszem, Warszawa się tam pojawiły się, pamiętam, Gordiny, trochę Gordin było, Krzysiek Komornicki, Rysiu Nowicki. Marian Bin. No i oczywiście to była ta grupa taka, która miała wyższa półka, no, Sobiesław Zasada. No. Człowiek, który miał, jeździł naprawdę już dobrymi samochodami. Myśmy tutaj gościli pana Wojciecha Szrama, który opowiadał o rajdzie Londyn-Sydney. To myśmy tutaj siedzieli, słuchajcie, to jest niesamowite. 30 tysięcy kilometrów przejechać, prawie non-stop. Opowieści, a co najdziwniejsze, że ten samochód, ja byłem przekonany, że to Porsche było budowane w fabryce. Ono budowane było tu, w Krakowie. A chłodnica oleju była na dachu, z rurek takich do centralnego ogrzewania zrobiona. No bo no tak było. Dobrze, to zróbmy teraz przerwę i... Okej, dobrze, to zróbmy przerwę. Prawie w pół do pierwszej słuchają państwo Radia Kraków, Radio Strada nocą. Przypominam, nasi goście dzisiaj to Filip Stopa, Rafał Ślęczka, Ryszard Adamek, Rafał Kościółek i Paweł Mildner. No i tak jeszcze pół godziny programu nam tylko zostało, nie wiem jak to się dzieje, ale zawsze tak jakoś szybko. Jakoś też, tak. A ja do Rysia mam takie pytanie. Rysiu, nie ciągnie cię do zbudowania takiego Poloneza albo Fiata i wystartowania takim samochodem, jeszcze pobawić się trochę, bo te historyczne samochody, to jest coraz więcej się ich pojawia. Ciężko zbudować takie auto. Te wszystkie, które są zrobione teraz, to kundle. Nawet ten Zbyszka Barana, bo oglądałem Myślenica. No. Nie są to tak zrobione, jak były tamte. No nie, no to oczywiście, że tak, ale wiesz, znaczy, ta ekipa co w Olsztynie, co była tutaj w Krakowie, to oni budowali ten samochód Polonez, biegali po całym Olsztynie i gdzieś znajdywali poszczególne części, oryginalne części Bublewicza. I z tego budowali Polonezy, bo to wiesz, to wymaga, musi być homologacja, to musi być data, to musi być zbudowane zgodnie z homologacją. To wiesz, no, są takie repliki budowane, to takie pokazowe, powiedzmy sobie. No, tak. Ale nie ciągnie cię, żeby rzeczywiście. No, Rysiek. My bardzo chcemy, żeby wujek budował takie tak, auto. Wujek, takiego chociaż, może nie Poloneza, ale takiego Bartosia zbudować sobie. No. Bartosiem wujka zobaczyć w HRS-MP? No. Fajna sprawa. Dawniej z rajdówek się robiło seryjne samochody, żeby się pozbyć, sprzedać w ogóle. Tak. To dzisiaj to te samochody byłby majątek za takiego Poloneza dwulitrowego, który był maski z tworzywa, szyby z pleksji, tak. Zelżony, powycinane drzwi. No wszystko zrobione było pod tak, jak drogo, potrzeba. Słowo zelżony bardzo mi się podoba. Z reguły kojarzy mi się, że mu ktoś naubliżał. To jest taka pierwsza myśl. Ale ja nie wiem, co się z twoim Polonezem stało. Rozebrałem i kupił taki kolega, który był chyba z Proszowic, kolega Krzyśka Adamskiego, który robił jakieś auto do wyścigów. Wszystkie szpery, wszystkie maski plastikowe. Już nawet deska rozdzielcza była tak jak łódka zrobiona z takiego tworzywa, z takiej plastikowej maty. Wszystko było bardzo lekkie. No, klapa tylna, przednia, to paluszkiem się podnosiło. To normalnie w Polonezie jest bardzo ciężkie. Także zrobiłem seryjny samochód i kupił gość na osiedlu pod Wawelskim, co miał Jarzyniaka. A wiedział, że... Tak, wiedział, wiedział, co kupuje. Tak, wiedział. Szkoda, że nie na to. Jak z klatków było w takim aucie? Proszę? Z klatków. Wycinali. Wykręcało się. Klatka była skręcana wtedy, tak. Wykręcało się klatkę, no i robiło się z części
polonezowskich normalny samochód. No ale wiesz, zdobyć poloneza, no gdzieś czasami można trafić. Nie ma kto tego zrobić dzisiaj. Ale są firmy, w Warszawie jest firma, która to ale produkuje to w ogóle. Strasznie pieniądze. Straszne kosztuje, pieniądze. Tak. Ale ja sądzę, że jakbyś w Krakowie znalazł takich ludzi, to słuchajcie, no, dawniej też się to budowało. Kupić auto z dobrymi, znaczy, żeby było zgodne z homologacją, wypróć go do zera, klatkę zrobi w Dobczycach. Ten, Łukasz Siekierka. Kubły kupisz już teraz wszędzie, no jest. Powiedzmy, że nie będę wymieniał no firmy, bo problemu ten... z tym wszystkim, tylko kasa, prawda? No, wiesz. Możesz zrobić ogólnopolską zrzutkę, takie auto dla wujka i zbudujemy takie auto. Słuchajcie. No, takie auto można zrobić, ja nie mówię, żeby trzeba zrzutkę zrobić, tylko że nie ma tego, kto zrobić, naprawdę. Nie ma chętnych do pracy dzisiaj. No. Nie, słuchajcie, ja znam takich ludzi, co by to zrobili, więc gdyby się, jak się tylko zdecydujesz, to tylko pozostaje kwestia no, kasy, no nie więcej. No, na pewno. To jest. Ale nie ciągnie cię czasami przyjechać się takim samochodem, czy coś, bo ja wiem, że lepiej się idzie Subaru, że lepiej wsiąść do... Lepiej sobie kupić Subaru. Tak, wygodny fotel, kanapa, nie? Muzyka, klima. No, ale ja powiem ci szczerze, że jest w tym jakaś frajda, bo ja wiem po sobie, że jak czasami przesiądę do Focusa, który jest zwykłym no, repliką samochodu, bo to na Wyrca to są miliony już. No i jest jakaś frajda siąść do takiego samochodu, gdzie wszystko huczy, buczy, drze się, trzęsie się, no bo to jest twardy zawias, a jak otworzysz szybę i usłyszysz, jak się slick zagrzeje i zaczyna mlaskać, no to człowiek zaczyna żyć tym wszystkim. Skrzynia miauczyć. Miauczy, tak jest, wszystko miauczy, duży hamulec i wiesz, jak zahamujesz, to wie, że to trzyma. To jest muzyka, którą no, ja to uwielbiam. No, Zapach paliwa rajdowego. No, to wiesz, to ty dawniej to, jak wszedłeś na start do rajdu czy gdzieś, to coś było takie dziwne zapachy, to jaki się używał, do czego się to dolewało do paliwa dawniej? Nie wiem, jakieś rycyny, nie rycyny, czy olej rycynowy, taki dziwny zapach miał. Ja raz przywiozłem... Ten biseptol dodawali. Ten z tym biseptolem. Dwa karnistry z Wiednia paliwa, które leżały w garażu i wlaliśmy je w Wałbrzychu. Przestało auto jeździć. To najgorzej, że na rajd. Start, wyścig w Wałbrzychu, auto buczy, nie jedzie. Nie wiem, bo to paliwo oktany uciekło. Pamiętam, jak się jechało do Budapesztu, zwiedzać Budapeszt, to była stacja Shella i tam było 100-oktanowe paliwo. I to było naprawdę. Ale na rajd polski, nie wiem czy pamiętasz, na stadion Wisły, jak się wchodziło od 3 maja, CPN przywoził tą całą beczkę, znaczy tę cysternę z paliwem. Setki mówili. Setki, oni mówili, że to setka była. I coś w tym musiało być, bo rzeczywiście próbowaliśmy tam, co kto siedział przy rajdzie, to gdzieś jakiś karnister podstawił. Nie, no było droższe, troszkę, że było droższe od normalnego, ale tylko było dla zawodników. PNRD raz spaliśmy na takim, to był taki jakiś wojskowy ośrodek i stała cysterna. No jak wyczaili, że to jest paliwem, to było błoto, kurde. Kabaret. Normalnie się ciapciało w bocie tej benzynie. A to było do V2, tak? Rakietowe. No, takie czasy były. Tak, teraz... Myśmy się tu już nasłuchali opowieści o przerzucaniu opon gdzieś przez granicę. Jakieś w ogóle nieprawdopodobną inwencją trzeba się było wykazać, bo to nie było tak, nie? Że po prostu coś jest, idzie się kupuje i... Teraz podjeżdżasz, nie? Wiedziesz na rajd. Sklep dosłownie jest z oponami, wybiera sobie... Tak, rozstawiony na serwisie, tak. Przyjeżdżają sklepy, czy chłopaki, którzy się tymi akcesoriami do rajdów zajmują, czy opony i
i wybiera się gdzieś na pamiętam wybiera. Czasy, ale jak... jest taka inwencja potrzebna dzisiaj mechaników, żeby, nie wiem, coś czymś zastąpić, coś na szybko. No czasami jest, zwłaszcza tak, te opaski plastikowe robią. I srebrna taśma, tak? Tak jest. KDT, tak zwane. Tak? I srebrna taśma, tak zwana MacGyver, tak? Tak. Tak. To zawsze w rajdówce wozimy. No. Ale właśnie przy takich samochodach historycznych, jakimi jeździmy, to czasami się właśnie trzeba czymś zastąpić, coś, prawda? A powiedz mi, Rafał, jakie samochody startują w tych historycznych, bo to w BMK wiem, że jeżeli startuje, co jeszcze startuje? Tak, myślę, że najpopularniejsze właśnie, przynajmniej w tamtym roku, również i w tym roku jest sporo tych BMW. Elefant i kto jeszcze? Kuba Wolski. Kuba Wolski. Jeszcze Paweł Chojnacki jechał, tak, Graj Świdnicki. Także jest tych. To są samochody, które rocznikowo są do roku 90, który tak jak regulamin przewiduje. W 91 roku to już samochody nie jeżdżą w HRSMP, ale w RSMP. Także to już są za młode maszyny. Od tego sezonu się tak zmieniło. Od tego sezonu. W tamtym sezonie jeszcze mogły jeździć. Tak zwane Youngtimery były dopuszczone do startu w HRSMP, a w tym roku już w RSMP. No jeżdżą przeróżne samochody, od Polonezów, tak jak wujek tu Rysiek mówił, także jeżdżą też maluchy 126P, także aż łezka się kręci wokół, no młode pokolenie. Zaporożców nie ma. Zaporożców jeszcze nie ma. Ale to ciekawe, Domek, nie? Domek Curyło Syrena. Cześć się, bo... Ale jest Syrena. No, Curyło Syreną. Ugarzy mówili, że jak się zagrzeje Zaporożec, to trzeba do morza. Bordy Sydwa, Fordy jeżdżą. Porsche jeździ też 911. Zaporożce się używało pompy. Jeździ przeróżne auto. Byle był homologowany przed 90 roku. Jesteśmy podzieleni na kategorie, klasy, rocznikowo i pojemnościowo. Także... No to musi być, żeby to jakoś sprawiedliwie było. Tak, nie ma współczynników za wiek, jak to jest w rajdzie żubrów. No ale faktycznie te kategorie, klasy, no, myślę, że to jest... Żubry mają swój specyficzny regulamin, tak jest. Niezmienny już od wielu, wielu lat. Mam dobry rocznik. Dobrze. Dobra, zróbmy teraz chwilę przerwy i wrócimy do dobrego rocznika. 18 minut zostało do pierwszej. Słuchają Państwo Radia Kraków, Radio Strada Nocą. Przypominam, 4080 to jest nasz numer SMS-owy. Można do nas pisać cały czas. No i na Facebooku, na naszym profilu też jesteśmy. No a razem z nami w studiu Filip Stopa, Rafał Ślęczka, Ryszard Adamek, Rafał Kościółek i Paweł Mildner. I Marek Handwerker. Też. Mów, no tyle było, tyle tak. Mówiliśmy, jak była pieśń, że ja nie wiem, bo ja nie nadążałem, bo słuchałem, co pan śpiewa, czy się nie pomyli. A myśmy tutaj rozmawiali, no bo słuchajcie, bo rozmawiamy, bo zbliżają się... Dobrze, to wróćmy jeszcze do Zaporożca. Przepraszam, ale mi się wspomniało, bo to jak to, że chłodzić go w morzu, tak? W Bułgarii tak mówili. Aha. Że jak się Zaporożec zagrzeje, to trzeba do morza wjechać. Zaporożec to było bardzo szczególne auto. Kto nie pamięta, to niech sobie szybko wpisze w Google i zobaczy, bo to takie auto, które miało jak myśliwiec. Nie? Takie z boku wloty powietrza. Silnik z tyłu chyba był w tym aucie, tak? Tak. Dzisiaj modne są te grille w autach Jet Fight, tak? Że niby z myśliwców, a tam było już takie, jak Harrier miał silniki z boku, nie? To on miał ogrzewanie benzynowe i była pompa paliwa do tego specjalna i kupowało się to i wkładało się do Poloneza czy do Fiata równolegle z tą pompą mechaniczną i to działało. W razie czego jak tamta się psuła, to ta cały czas działała, pompowała. Jaki tam był silnik w ogóle w tym Zaporożcu? Tysiączka? Nie pamiętam. Chłodzone powietrzem to było? To było NSU 1000. Tak? 1000 i TT i TT z NSU, ale to były prawdziwe sprzęty. Tak, ale powiem ci, że chodziła taka legenda, że właśnie w Berlinie na jakiejś ulicy dwóch turystów ze wschodniej granicy stanęło przed Porschem i tak oglądają, silnik z tyłu, ta dmuchawa. I mówi, popatrz, Wania, całkiem jak na Zaporożec. Otóż to, ale to było faktycznie przedziwne auto. Ja sobie go przypominam. On w ogóle inaczej brzmiał, no przez to pewnie... Ale one na rajdach też jeździły, powiem ci. Było jakiś Zaporożce, jeżeli to tam startowało. Nie pamiętam, nie, ale na pewno. Czemu nie? Czemu nie? No, Dacia jeździły przecież... No tak, ale Dacia ta... Renault 12 licencja. No słuchajcie, to była, pamiętam jak Rysiek Maków ten czas kupił, tak, na raty miał taką Dacię. Słuchajcie, każda część 100% było to Renault. Tak. Na każdej części była metka, był numer katalogowy. Jedyne czym się różniło, to ten napis na tylnej klapie był
pisało Dacia. Natomiast to było 100%. Czego nie dotknąłeś, to to było Renault. No już teraz nie wspomnę o samochodzie, który moim ulubionym, który był produkowany w Bułgarii. Nazywał się Bulgar Renault, a była to Alpina A110. Jak to mówisz? Produkcja, tak. Rok produkowali ten samochód, po roku im Renault zabrało licencję. Petkow jeździł taką? Tak, jeździł, no. Słuchaj, to w Polsce jeździł Krzysiu Komornicki. Tak jak Alpina to było. Nie, to było tylko to się nazywało Bulgar Alpin. Bulgar. Tak, że przez rok już produkowali tylko ten samochód. No i ten, no ale wiesz, Dacia do dzisiaj, zobaczcie, firma i to mój ulubiony samochód, czyli produkowali taką Dacię, to się nazywało 1100, czyli była to Renówka 8, potem produkowali 10 też tego Majora, też produkowali Dacię, to było bardzo dobre. Majora to chyba miałeś, nie? Proszę? Twój tata miał Majora, tak? Miał Majora i to było najukochańsze auto, jakie miał, bo... Ale przez niego ukochane, czy przez ciebie? Nie, przecież ja tylko na rajdy podbierałem ojcu, bo... Tylne koła w negacie. W negacie, tak. No. Najdziwniejsze było w tym, wyobraź sobie, że musiałeś jeździć tylko na oponach Michelin. A wiesz dlaczego? Bo Michelin miał niskie ciśnienie i ona jak była w negacie, to ten pracowała całym bieżnikiem. Ten sam rozmiar miała syrena, ale syrena miała twardą oponę, w związku z tym się nie uginała i wycinałeś tylko taki kawałek tej opony. Pasowały felgi z Gordiny Deltaxy. Aj. Ona, ta dycha na tych felgach to wygląda niesamowity. Ostatnio to... Wydech Devila jeszcze. Do tego jak przyjechali tutaj, co zmarł teraz, Terrier? Co zmarł teraz? Terrier. To pracowałem z jego serwisem i chciałem od nich te felgi wyrwać, no ale niestety nie chcieli ich się pozbyć. Natomiast zostawili mi w świece, klocki, mnóstwo rzeczy, tylko żadna z tych rzeczy nie pasowała do dziesiątki dolarów. W Alpinie były pełne szersze. Nie, to całkiem coś innego było. Ale no, takie czasy były i przyjeżdżały do Polski tych załóg, pamiętam, co niemiara. Zostawmy na razie te wspomnienia. Panowie, zbliża się, sezon się już rozpoczął, tak? Startowaliście już w tym roku? No tak naprawdę jesteśmy w połowie sezonu. Połowie sezonu. Jak tak. było w tym roku i co jeszcze planujecie? W tym roku jesteśmy rajd świdnicki i po rajdzie nadwiślańskim. Dobrze, jak wyniki? Rajd świdnicki... Pierwsze miejsce w kategorii. To jest Elmot, tak? Dawny Elmot. Tak, dawny Elmot. I... Dziwna ta nazwa, nie? Wszyscy mówimy... Wszyscy zawsze mówimy Elmot. No bo to, słuchajcie... Tak. I pierwsze, można powiedzieć, w tej historycznej klasyfikacji generalnej. I na rajdzie nadwiślańskim również. Pierwsze w generalce i pierwsze w kategorii. No. Pauzowaliśmy na rajdzie polskim. Niestety nasz samochód nie jest przystosowany na nawierzchnie szutrowe. I tak naprawdę jesteśmy po trzech. Liczą się wszystkie rajdy, czy można coś opuścić? Tak, jest, mamy w sumie... Sześć eliminacji. Odpisujemy... Liczą się cztery. Cztery. To wcale nie jest tak źle. To znaczy, żeby być klasyfikowanym, to trzeba dwa ukończyć. Przed nami... Elmot Wałżyków. Nie, w Świdnicy startował, bo była w Świdnicy, była fabryka, to się nazywało... elementów elektrycznych. Elmot, coś takiego. Ja jeździłem, to w Wałżychu był start. Tak? No ja pamiętam, że... Sudety i spod tego hotelu zawsze był start i meta. Jeszcze jak my jechaliśmy, to Puchar Polski był już chyba świdnicki rajd, a Mistrzostwa Polski się jeszcze nazywały rajdem Elmot. Jestem ciekawy, czy istnieje jeszcze ten Elmot, czy go zrównali z ziemią, bo to było... Wiem, że najpiękniejsze to tam była recepcja w tej fabryce. Wchodziło się tam do tej portierni i tam były zdjęcia wszystkich zwycięzców rajdu Elmotu. I wszystkich zawodników prawie. Takie fajne są zdjęcia tych takich młodych w czapkach, tych rafinerii. No, ja pamiętam, tam to była potężna fabryka, bo tam produkowali alternatory, rozruszniki. No, pamiętam zdobyć do Malucha alternator. To właśnie produkowali tam w Świdnicy, to produkowali i to naprawdę było ciężko tam było to zdobyć.
Są piękne okolice, są tam Rzeczka, Rościszów, Lubachów, no przepiękne tereny i jeszcze nie tak mocno zagospodarowane. W związku z tym oni tam organizują, jest tam bardzo mocna grupa taka rajdowa w Walimiu, rajdowy Walim, i oni tutaj czasami nas podsłuchują. No oni tam mnóstwo organizują i wyścigów, i rajdów. Na całe szczęście nikt nie wpadł na genialny pomysł i nie zaasfaltował tej kostki tam na zjeździe do Walimia. Wiecie, jak się nazywa ta ulica, która prowadzi z tej kostki do Walimia? Janusza Kuliga. Janusza Kuliga, tak. Jak chodzi o rajd, nie o rajd, tylko firma Elmot nie istnieje. 2009 rok to było już jego dogorywanie tego zakładu. A później zwolnienia, tak, a później zakłady zostały podzielone, sprzedane, tam te działki zbudowano na tym, bo tam był, w ogóle już to zostało opuszczone, no i potem to wyburzono w 2010 roku i rozpoczęto w tym miejscu budowę centrum handlowego. Ale na szczęście powstała fabryka Drabin. Drabin, to jest tak, główny jest sponsor rajdu Świdnickiego i dzięki... A fajnie, w Świdnicy zawsze prolog był bardzo... A wiecie, co się stało z tą produkcją? Pojechała na Węgry. Która tam była w tym Elmocie. No, trzeba było więcej tego sprzedać. Ale zawsze było fajnie, bo prolog rajdu Świdnickiego zawsze był po w centrum miasta, zamykali tam. Dalej tak jest. No, w tym roku też chłopaki tu jechali właśnie ten nocny. Nie, to są piękne tereny. No, Dolny Śląsk jeszcze jest piękny. Tak, mamy jeszcze Rzeszowski, Śląski i Dolnośląski. Śląski to będzie... Chorzowie na stadionie, tak jest. No, warto byłoby to zobaczyć, jak z tego stadionu. No, stadion piękny, miejsce do startu piękne. Śląsk blisko. Wiślańskiego nie ma rajdu, tak? Wisły nie ma. Nad Wiślański był. Szkoda, dlaczego Wisły nie ma? No, słuchajcie, to rajd z tradycjami, nie? Bo to już tyle lat. To był najpiękniejszy rajd, no nie od Krakowskiego. Ale przepiękne tereny. No. I szutry, i asfalty. No, ale wiesz, no nie wiesz, żeby ktoś się zdecydował zamknąć główną drogę, bo nie wiem, jak to jest. Kolarze mogą zamknąć, a dla rajdowców zamknąć się nie da. Przecież oni tymi samymi trasami jadą. Ale kończymy sezon na rajdzie dolnośląskim, tak, który będzie podwójnie również punktowany. Polanicy Zdroju. Też piękne tereny, tym razem Dolnego Śląska. A jeszcze tak w nawiązaniu, że kolarze i samochody, to jak ktoś chce mi powiedzieć, że wyścig kolarski to mniej jest spalin, to niech zobaczy, jak wygląda rajd kolarski, ile tam aut jedzie. Ale kolarze to nie, oni nie zatruwają. Tak. A tu rajdówki. Ale dobra, tak tylko na marginesie to Państwu mówimy, bo co niestety, tu dużo mówić. Wdychają te spaliny, bo przecież jedzie kolarze, nie? No, bo wyglądają wszyscy jak ufolutki, bo zieleni tacy od tego, ale sport to zdrowie. Nie wiem, czy Wisły nie ma w tym roku, jako w Mistrzostwach Śląska? Tak, rajd Wisły chyba jest, tylko że jest zaliczany do rajdowych samochodów Mistrzostw Śląska, także... I do historycznego Pucharu Polski, którym, która pierwsza eliminacja była jako trzeci rajd Memorial. Pięknie, bo zawsze było w Wiśle start, na tym placu było Parc Fermé. Przepiękny zameczek. Powiem wam szczerze, że ja tak od czasu do czasu wybieram się do Wisły na parodniowy urlop. Zawsze wsiadam w samochód i przyjeżdżam sobie tymi trasami. No przepiękne trasy są. Wisła, Ustroń, z którego Kubalonka, ten zameczek. No zameczek jest, to jest na odcinek specjalny, to też wymarzone miejsce. Musisz, Marku, odwiedzić Ustroń, którego pochodzi Kajetan. Oczywiście. No jest troszkę wspomnień z tych rajdów. Słuchajcie, 2 godziny mijają. Tak. Moglibyśmy tu siedzieć chyba do rana i sobie wspominać. Ja wam bardzo dziękuję, że... Nie wiem, czy państwo przy odbiornikach by z nami wytrzymali tyle. Oj, to nie zdaję sprawy, jak to jest, jak rajd się kończy, albo jest przerwa po pierwszym dniu, wszyscy siedzą i wszyscy rozmawiają. Opisują trasę, piloci zdają ją na pamięć, mówią, wiesz, a tam gdzieś jest dziura, to, a to tamto. I żal się rozejść. I dobrze, że mamy taką okazję sobie czasami powspominać i porozmawiać. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za to, żeście nas odwiedzili. Ja tylko przypomnę: Filip Stopa, Rafał Ślęczka, Rysiu Adamek, Rafał Kościółek i Paweł Mildner byli naszymi gośćmi. Jeszcze raz dziękujemy, życzymy sukcesów.
trzymamy kciuki. Dziękujemy, to był wspaniały wieczór. Cieszymy wiecie, się, jaka jest... Jak... I do następnego razu, bo na pewno was będziemy jeszcze zapraszać, no, na więc pewno tak, jeszcze nie rozstajemy się na stałe. Program realizował i pięknie muzyką oprawił Wojtek Wasiak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy za ten szczególny wieczór, bo tak zaplanowaliśmy, że dzisiaj będzie muzyka inna niż kiedy indziej, bo to 1 sierpnia, więc taki szczególny dzień, żeby trochę inaczej na muzykę również spojrzeć. Dobranoc, mówią państwu Marek Handwerker i Marcin Koczyba. Do usłyszenia.